Siema! Lecimy dalej z naszym ulubionym speedrunikiem. No trzeba się odkuć po dwóch porażkach z rzędu, ale nie w jednym odcinku, więc wciąż odcinki raczej nieprzegrane są, że tak powiem. No czekam na ten bolesny cios, kiedy w jakimś odcinku obie partie przegram. No ta partia już wygląda źle, skoro Hetman tam wyruszył. No ale dobra, rozwijamy się dalej, B6. Problemem rzecz jasna jest, że król nie został zderoszowany, a to mój taki jedyny malutki plusik jest. Nastąpił skoczek C3, więc tu jakiś skoczek B5 grozi, więc zagram sobie A6 na spokojnie, bo zawsze tutaj uwiera ten punkt C7, F7, goniec B7. Może H6, żeby tu mi nic nie przypełzło. Zagrajmy D6, żeby po każdym ruchu pionem przesunąć w drugą stronę. Wow. Ale bolesne. Trochę wysoki poziom tutaj jest. Bicie szachru się odsuwa, bicie gońca. Okej. Okay. A po skoczek F6 jest bicie, bicie, E5, bicie, bicie, skoczek D7 i bicie na F6. No cóż, lipa. Nie wiem, co z tym zrobić. A jeszcze tutaj przeciwnik zaskoczył. No dobra, ale nie znalazł taktyczki z biciem i redukcją materiału. Tutaj mogę sobie pchać dalej. A, tak nie do końca, bo grozi po prostu E5. Z odsunięciem skoczka i punkt F7 upada. I co z tym mogę zrobić? Trudne pytanie. No dobra, ale po tym, po przesunięciu będzie bicie, 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 bicie i szach na koniec. No nie no, tak łatwo? W 10 ruchów mam przegraną pozycję. Ale Lipton, żadnych trików nie mieć. Tragedia. A, bo w ogóle się pomyliłem, nie miałem tu bić, tylko tutaj miałem bić hetmanem. No to my bad trochę. No nic nie widzę. Zagram to B5. Po tym, po wybiciu zagram G6 może, ale takie mocno wątpliwe to jest, ale lipa. No muszę to bić, nie mam alternatyw. No i po biciu jest bicie, nie mam jak bronić punktu F7. No dobra, jak odbiję, to będzie szach, król ucieka, bicie, wieża E8. Nie, tragedia. Nie mogę tak rozpruć króla po prostu, no muszę G6 zagrać, lipa. Odbicie, słusznie. No dobra, chyba wyprowadzam kolejną figurę. Skoczek D7. Okej, okay, mój goniec jest totalnym trupem. Nie, no tutaj oponent fajnie ogarnia. No co, przepcham to. I trzymamy gardę. Król w centrum. Ale nie ma jak przebić tych pionów, przynajmniej chwilowo. Ale jakieś wieża E1, goniec F4 i też wszystko upada. No ale na razie sobie postoimy w miejscu. I pomyślimy nad sensem życia naszego gońca z F8. Nie no, strategicznie to fajnie pograł oponent. Co ja mam? Nie mam ruchów, nie mam ruchów. Tragedia. Skoczek B6. Koniec, gdziekolwiek. Skoczek powrót. Bo długiej roszady też nie chcę robić, bo od razu będzie skupienie na punkcie A6. Goniec C8. Okej. Okay. Wieża E1. Zagram to A5, muszę coś zrobić z tym gońcem kiedyś. Ale tu takie dziury są. Wystarczy przerzucić tam skoczkę jakoś na przykład. Okej, okay, w tą stronę. Nie wymieniamy. Stoimy w miejscu. Skoczek D7. No czekamy na podstawkę. Jedyne co zostało. Zagramy goniec z H6, bo muszę coś zrobić z tym gońcem. No i wieża gdzieś. H8, powiedzmy. O, pion. Jej, pion. Ależ on mi dużo daje. Naprawdę go potrzebuję w tej sytuacji. Dobra, zbiję, żeby zagrać na G5. G4 może skoczkiem. Jakiś powrót, F5. Oponent mnie kąsa z drugiej strony. Może nie zauważy i zagram tu i podwaję hetmana. Plan is plan. Muszę pamiętać, że nie mogę robić roszady. Bo może mi to przejść przez myśl. A może tędy wieżyczkę sobie wprowadzę? Po co? Nie wiem. Ale coś grać muszę, bo się uduszę w tej pozycji. Skoczek G4. Hetman G5. Na przykład. Aj, nie sprimowował. Niestety. Nie udało się złapać. Intrygująca pozycja. Tyle możliwości. Amazing. No, zrobiłbym tą krótką roszadę najchętniej. Ale tak średnio mogę. Niech to zapcha. Nie zapchał. Skoczek B6. Chociażby.
Ajaj. It is what it is. Wieża D8. Bicie, bicie. Nie mogę wieżą, bo są widełki. Uciekamy królikiem. A, daleko nie ucieknę, bo jest szach tu i jest szach wieżą. Lipa. W tą stronę nie mogę, bo jest bicie wieży. Okej, czyli muszę tu... I wieża wchodzi do gry. Nie ma co zbierać. Czyli muszę w tą stronę, tak? A, w tą stronę jest w ogóle taki szach. Szach tu, szach. Tu, no i mat w dwóch. Może być na przykład około. Czyli w tą stronę. Dobra, to bardzo nie ma znaczenia, co liczę. W sumie. Dobra, pójdę w tą stronę. Jest wybitnie. Bierze F6. Przednia zabawa. Bierze G8 z planem wieża G7. No nie no, na tym rankingu to się nie da, tak? Oglądacie depresyjny filmik z przegrywania dwóch partii. Smutne. Zostawcie subika z dzwoneczkiem na pocieszenie mi. Chile era. Wow, oponent zaczął myśleć. Z grubej rury. Bicie, bicie, bicie. I co on sobie daje zrobić? Tak właściwie? No pomiędzy fakt, że grozi mi wjazd wieżą. In the future. Dobra, zbiję. Sprawdźmy, co wymyślił. Gdzieś bierze F3 może. Okej. Okay. Bicie, bicie tu, tu. Lipa. No zbiję, bo co mam zrobić? Hetman odbił. Any tricks? Bierze B8. Dokąd zmierza nasz kolega? Nie wiem, zbija. Może się jakoś zdekoncentruje i coś podwali. Byłoby całkiem optymalnie. No, cokolwiek tutaj wygrywa. Ziomek. No dobra, wymianka. I utrzymujemy pozycję. Król G7. Może król F1? Taki jakże interesujący ruch. A i niestety nie został wybrany. Bierze D8. Król E7. Gdyby jeszcze tego pionka nie było, to może coś by się udało wykminić, a tak to trochę lipa. Szczególnie, że nawet pole przemiany jest koloru gońca, więc jakby totalnie przypał. Król F6. Po tym jest hop. Okej. Nie wiem, zagram jakieś bierze B8 z takim planem. Hop. Check. Check. Cokolwiek. Zaatakujemy piona. Od tyłu. Ruszymy pionkiem, żeby udawać, że czymś grozimy. Oj. XD. No dobra. Król do ataku. Czemu on tak broni tego piona? Chcę spróbować znaleźć jakiegoś pata. Ale to raczej jest niemożliwe. No i znalazł jak zdobyć wieżę. To też nie za dobrze bym powiedział. Czekaj, dorobi hetmana. Dobra, zróbmy jakoś tak. Idźmy pionem. Muszę pozbyć się tego piona jeszcze na pewno. Kurczę, nie ma gdzie się odsunąć, żeby... Żeby oponent miał jakiś problem. Siedem sekund mam. Szukamy pata. Pata brak.
Ajajaj. No jak teraz przegram też drugą partię, to myślę, że czas zmienić stratę hetmana na stratę wieży, bo tu już bez szans jestem. Przynajmniej tak pokazała poprzednia partia. I zmieniamy licznik na kolejną porażkę. 10. już. Cóż za dramat tego zawodnika. Czek. Haczy, żeby goniec nie przypełzł. Beczy. Goniec B2. Skoczek F3. Hop, hop, hop. Ajaj. Haczy, żeby skoczek nie przyszedł i nie zaatakował mi pionka. Ajaj. Jakoś nie mam weny na tę pozycję w ogóle. No ruch, który mi się nasuwa, to skoczek G1. Lol. Skoczek G1, żeby zagrać D3. Bo jakbym zagrał od razu D3, no to dostaję E4 i muszę to wymieniać. A tak to nie ma tego tempa na skoczka. No to pchamy. Skoczek do gry. Goniec do gry. Po A4 dostaję jakiś skoczek B4 i ta placówka będzie wiecznie słaba, więc po A4 po prostu przesunę na B4. Tak myślę. To skoczek F3 z powrotem. No to niech przebija oponent. Niech coś wymyśli. B4. Dla beki może to zbić nawet czymś. To tutaj C5 na radarze u przeciwnika chyba. I nic nie mogę z tym zrobić. Ależ cudownie. Zagrajmy C4, może nie z nabicia w przelocie. Nice. Udało się zablokować całe jedno skrzydło. To już jest jakiś wyczyn. Więc teraz długa roszadka. No i atakujemy po tym skrzydle. I nie boimy się, że nie mamy hetmana, bo go nie potrzebujemy. Aczkolwiek nie mam czym atakować. Lul. Król C2. Żeby gońca ustawić na tej diagonali. No to już mamy jakiś trik w postaci skoczek bije E5, żeby odbić skoczka przeciwnika. I to jest jakiś sensowny plan dość, bo te skoczki tak sobie przeszkadzają. Bicie, bicie, bicie. Hetman G5. Goniec F3. A w zasadzie może go mogę ogólnie odsunąć, bo po biciu jakiś atak. Bardzo wątpliwy, ale jednak. A mogę też zbić tego piona. I to będzie głupsze, bo będzie bicie i ten pion wisi. Więc bicie, bicie, bicie. Hop. Hop. Hop, hop. No to jest lipa. Nie jestem przekonany, czy chcę zdobywać tego piona. Swoją drogą. Chyba nie chcę. Bo otwieram mu wszystkie figury do gry. No dobra, no to G3, żeby skoczek tu nie wyleciał. Okej, okay, jakiś skoczek H4 zagrajmy. Może nie zauważysz, że tu grożę biciem. I nie zauważył. Małe sukcesy cieszą. Presję na wieży. Okej, okay, goniec się zasłonił, ale goniec już nie presuje mojego pionka, który był podwójnie atakowany, więc tyle dobrze. Tutaj skoczki będą dominować, bo to będzie zamknięta pozycja. Jak najbardziej chcę zamknąć pozycję i pokminić co dalej. Bo widzę coś takiego jak goniec G4, tutaj bicie, bicie, skoczek F5. Jakby skoczek się tam utrzymał, to by było spoko. A się nie utrzymuje, przez to G6, śmieszne. No tylko po tym goniec sobie wróci i co ja mam zrobić z tym pionem? Po tym jest bicie i ta sama taktyczka co wcześniej ja mogłem zrobić. No, coś mądrego musi tu być. Znaczy, na pewno nie ma, ale ja chciałbym, żeby było. No, nic nie widzę. Bicie, bicie, wieża F1. Dobra, tak zrobię. Chyba, że może złapię tego hetmana tu jakoś. To może być też jakiś pomysł. Goniec C1, hetman bije F2, wieża F1. Hetman bije, skoczek F5, hetman G2. I wtedy mogę powtarzać ruchy. I brać remis. Dobrze mówię? Jest szansa, że dobrze mówię. Tutaj. Tutaj. Oj. To ucieknie. No dobra, ale widzę w tym jakąkolwiek malutką szansę. Więc to brzmi jak jakiś pomysł. Dobra, zagrajmy goniec C1. Na upartego. Goniec C1. No pion wisi, kumplu. Bierz piona. Nie wziął piona. Ajajaj. No dobra, co, skoczek F5.
Skoczek F5, presja na gońca. No i jak dopcham piona do H5, to ten skoczek będzie miał dość silną pozycję. Więc to taki mini zarys. O! Też po odsunięciu będę mógł zagrać H4. I jak się skoczek gdzieś odsunie, to wtedy G4. I po biciu wieża G1 i będę presował na pionka z G7. To też jest fajny pomysł. Więc robię go, co mi zależy. No właśnie, może też tam wlecieć, co może być irytujące. Bo blokuje mi pole G1. Ale irytujący ruch. No typowo, jeden ruch się nie zgadzał. Dobra, zagrajmy na kolejną pułapkę. Zbiję i zagram G4. Zbito. Zbito! Wieża G1. Albo w ogóle po biciu mam skoczek bije H6. Skoczek bije H6 i po biciu wieża G1. Bicie i mam wieżę mniej. Ulala. Czyżby tutaj coś mogło być ciekawego? Dobra, pytanie brzmi, co wolę zagrać. Bo tamto sprawia, że odbijam hetmana. Aczkolwiek zostaje z wieżą mniej, co jest całkiem sporo. A wieża G1. No nie, załóżmy, że hetman się odsunie. Szach. No nie widzę rzeczywistości, w której mógłbym tam matować, tak szczerze. Tu. Chociaż? Bicie. Król się odsuwa i wtedy goniec bije H6. To też wygląda ciekawie, a po jakimś szachu wieża D2. Jak się wtedy wróci, to już gorzej. Yikes. Może skoczkiem. Presja na hetmana. Hetman musi się odsunąć. Szach. Król się odsuwa. Bicie. No i dalej mam ogromną stratę. Nic się nie ugra tutaj. No dobra, idę w to. There is no tricks in this position. Półtorej minuty na zegarze. Gdybym miał dwa ruchy i jeszcze zdążył coś takiego zagrać, byłoby w miarę spoko. A tak to lipa. Król D1. Stoję sobie go na E2. Wieża H1, żeby tu nie wpuścić przeciwnika. Żeby... No, żeby nie oddać wieży. Lipa. F2. I dociskanie na słabości. Bierze F1, bierze H2. Yes, sir. Goniec D2. Goniec E1. F3. Goniec G3. 50 sekund. 50 sekund bez wieży. W końcówce. Bijemy. Może nie zauważy. Hit. Wait. Muszę ogarnąć. Dobra. Idziemy pionem po prostu. Bo mam 40 sekund, a gościu mi podwalił wieżę. Ja już skazałem tą partię na porażkę. Idę dalej. No way. Bicie. What? Co się dzieje w tym speedrunie? Idziemy. No gościu z załamkę psychiczną przejdzie. Dajmy szacha, bo nie umiem matować. Dobra, umiem matować. Wygrana! Nie no, jaki żart. No znowu nie miałem szans totalnie. I na koniec ziomek podwalił. Ale głupie. A w ogóle czemu nie widać tego licznika? What? Bo tu powinno być widoczne, że jest 10 porażek. O, już jest ładnie. Dobra, zachęcam do zostawienia subika z dzwoneczkiem, jak wam się podoba ta seria. Zbliżamy się do końca etapu podwalania hetmana, gdyż no, widzicie, że to już ciężko idzie. Bardzo ciężko na jakąś pułapkę złapać przeciwnika. Łapkę w górę dla zasięgów, będę wdzięczny. I sekcja komentarzy jest dla was. Elu!